A niech to, gdzie moje pompony? Diana, może nie róbmy dzisiaj treningu, pogoda jest brzydka i boli mnie głowa. Nat, nie, nie odwołamy treningu. Diana, Diana, daj mi to, proszę! Jana, ja ci tego nie dam. Czy możesz mnie zostawić? Layla, widziałaś może moje pompony? Tak, widziałam. Zajrzyj do namiotu. Layla, nie mogłaś tego powiedzieć wcześniej? To będzie moje. Potrzebuję tego bardziej. Tak, dziewczyny, ja tego nie rozumiem. Dlaczego nadal siedzicie? Wstawajcie i chodźcie na trening. No weź, Diana. A może idź na spacer ze swoim koszykarzem? A my mogłybyśmy odpocząć w twoim domu. Diana, prosimy. O, Diana, to świetny pomysł. Pójdziesz na spacer ze swoim koszykarzem, a potem ty i Smajlik odbierzecie nas i razem pójdziemy na trening. Dziewczyny, jestem w szoku. Wakacje się rozpoczęły, a wy się relaksujecie? Słuchajcie, dziewczyny, jeżeli nie chcecie uprawiać cheerleaderingu w wakacje, to znajdę sobie inne cheerleaderki. Ostatnio, czy ja mam z wami za dużo problemów? Serio, mam tego dość. Dziewczyny, i co? Diana, ty masz rację. Dziewczyny, za bardzo się zrelaksowałyśmy. Chodźmy na trening i to już. Jana, a co to było? Chyba coś takiego. Chodźmy, Nat. Dziewczyny, plan jest taki. Spotykam się z koszykarzem, a wy pijecie kawę i na mnie czekacie. Czy wszystko jest jasne? A co z pieniędzmi? A niech to, dziewczyny, naprawdę muszę wam dawać pieniądze? No dobra, macie. Tylko tak, dziewczyny, nie chcę was potem szukać w całym mieście. Musicie być w kawiarni. Dobra, Diana. Dobrze. Diana, a czy to prawda, że Smajlik ma samochód? Jana, dlaczego pytasz? No bo wiecie, Browasty nie ma samochodu. I moim zdaniem to niesprawiedliwe. Jana, nie bądź zazdrosna. Tak, Jana, to prawda. Smajlik ma samochód, ale nie wiem skąd go wziął. Spotkam się z nim jutro i go zapytam. No, mógł go wynająć. Albo mu dziadek pożyczył. Dziadek, babcia. Powiem Browastemu, że musi sobie zdobyć samochód, nieważne jak. Tak, dziewczyny, jestem gotowa. Chodźmy. Chodźmy, Diana. Tylko dziewczyny, pamiętajcie, żebym was nie szukała. A gdzie są wasze pompony? Na siłowni. No dobra, chodźmy. O, niech to, Diana, jaka brzydka pogoda. Koszmarna pogoda. Dziewczyny, przestańcie jęczeć. Jesteście takie nudne. O, niech to, Diana. Niebo jest takie zachmurzone. Czy naprawdę mamy na ciebie czekać, Diana? Nie, dziewczyny, mówiłam wam, idziemy na trening. Smajlik, mogę wejść zimno mi. Browiasty, daj spokój, jeszcze nikt nas nie widział. Idź za róg i zobacz, czy chłopaki idą. Przegazuję trochę auto. Smajlik, czekamy na nich już od półtorej godziny. Wiem, że ty siedzisz w aucie, ale mi jest zimno. Browiasty, powinieneś się cieszyć, że jesteś moim przyjacielem. Wiesz, że jakbyś ty tu nie siedział, to siedziałby tu ten okularnik, a on z przyjemnością poszedłby za róg. Wiesz, Smajlik, odkąd dostałeś to auto, to jesteś podły. Byłeś dużo fajniejszy. O czym ty gadasz? Idź ich szukać. Dobra, idę. Dobra, odbieram Dianę za pół godziny. Mam czas, zrobię parę zdjęć. Rany, ten Smajlik ma tyle farta. Zadzwonię do babci i powiem, żeby zaoszczędziła mi na auto. Marusia, nie mogę go już nosić. A niech to ręce mi drętwieją. Dziewczyny, noście mnie, mam biały dres, nie mogę się ubrudzić. A mnie Gigi tak nie nosi. A bo ty nie masz takiego białego dresu. To koniec, Artem, już cię nie będziemy nosić. O co wam chodzi, zostawiłyście mnie na błocie? Chłopaki? Smajlik, idą, idą. Super, Browiasty. Browasty! Smajlik, skąd masz takie auto? No co, jak chcecie przejść, to musicie go obejść. Nigdzie nie idziemy. O, chłopaki, a wy dokąd idziecie? Wow. A weź, okropny ten samochód. Mhm, ja bym chciała Audi. A ja powiedziałam mamie, że na osiemnastkę chcę Lamborghini. To niepoważne, moja Gigi chce mini Beetle, będzie jeździć z otwartym dachem. Browiasty, o co chodzi? Czemu oni stoją obok mojego auta? No, trzymajcie się z daleka, bo Smajlik się z wami zajmie. Smajlik, mogę zrobić zdjęcie? Jasne, że tak. To będzie $100. A mogę usiąść na masce? Smajlik, powiedz 500. Nawet nie ma mowy, nikt nie robi zdjęcia na masce. Za $100 mogę zdjęcie zrobić. A ja mogę usiąść za kierownicą? Chłopaki, $1000 i robicie zdjęcia, jakie chcecie i gdzie chcecie. Tysiąc?
dziewczyny, dajcie tysiaka. Czuli, na pożycz! Chłopaki, czy wy oszaleliście? Wolę odłożyć dla dzidzi niż to! Chłopaki, won! Co wy tam robicie? I po co my tutaj stoimy? Tak, jesteśmy gorsze od tej kostki. Wy jesteście jak kostka. No weźcie, dajcie tego tysiaka. No to co robicie te foty? Muszę odebrać swoją dziewczynę. Szybko, szybko, czas to pieniądz. Smajlik, tu mam 200, mogę mieć dług? Nie! Dobra, zabierajmy się, pożyczę od babci. Chłopaki, a my co, nie idziemy do kawiarni? Chłopaki! Dziewczyny, potem pójdziemy. Mamy ważniejsze rzeczy. A co ze mną? Ty jesteś z nami, czy nie? Z wami! Oni niech to zostawili nas ze względu na okropny samochód. Spokojnie, Marusia, zaprzepaszczą $1000, a potem my nie pozwolimy im do nas przyjść. Chodźmy. Kev, trening był dzisiaj bardzo ciężki, ledwo wytrzymałem. Wiem, na co trener był dzisiaj zły. Ale czemu podstawił mi nogę? Albo miał zły nastrój, albo postanowił cię podciąć, bo źle ćwiczyłeś. Kev, myślę o odejściu od tego trenera, pójdę do innego. Mimo zostawisz mnie samego? Kev, musimy się rozdzielić. Wszyscy mówią, że jesteśmy jak para Twixów. Nie jesteś prawdziwym przyjacielem. Byłem z tobą w smutku i radości. Kev, nie ma wiecznych przyjaźni. Kev, przyjacielu, chodź tu, zobacz. Czy to Smajlik? Smajlik, zobacz, futboliści. Ale przyjemność! Kev nie chce obok nich iść. Dima nie ma wyboru. Udawajmy, że nie widzimy. Chłopaki, czemu się nie przywitacie? Udajecie, jakby nas nie było. Rany, Kev, zobaczyli nas. I nawet zawołali. Odwróćmy się. Dobra. O, cześć, koszykarze. Nie zauważyliśmy was. Co? Serio nas nie zauważyłeś? Serio? Smajlik, to twój? Nie lubię takich aut. Tak, moje. Chcecie zrobić zdjęcie za kierownicą $1000? Nie, browiasty, bo Diana na mnie czeka, muszę jechać. Dima, to działa, on jedzie po Dianę. Kev, masz tysiaka? Nie, ale naprawdę chcesz robić zdjęcia w jego samochodzie? Nie, potrzebuję go. Smajlik, pozwól im na zdjęcie, to zarobimy. Stary! Smajlik, powiedz im, że 500 i chodźmy stąd. Trzymaj, masz na minutę i chodźmy. Smajlik, gdzie czeka Diana? Mam ją odebrać przy kawiarni, a potem idziemy na siłownię. Kev, usiądę za kierownicą, a ty siadaj blisko mnie. Po co? Zobaczysz. Smajlik, tu pieniądze, a teraz robimy zdjęcia. Nie ma problemu, chłopaki. Pośpieszcie się, musimy odebrać dziewczyny. Spokojnie, to tylko minuta. Dima, co robimy? Zapnij pas. Smajlik, daj przynajmniej połowę. Wiesz, ile stałem za rogiem. Rany, masz żebraku. Kev, trzymaj się. Dima, czy ty kradniesz auto? Ej, miało być tylko zdjęcie. Smajlik, oszukali nas. Gdzie jest ten Smajlik? Czekam na niego 20 minut. Kiedy przyjedzie, to mu nagadam. No nareszcie. Smajlik, cześć, tylko szybko, musimy też odebrać dziewczyny. Pośpieszymy się. Dima? Ciemka. Kev? A gdzie Smajl? Dziewczyny, nasz trening już się chyba skończył. Tak, ale gdzie Diana i Smajl? Obiecali nas odebrać, a ona nie odpowiada. Dokładnie, przyjechałyśmy tutaj, ale jak mamy wrócić? Tak, dziewczyny, nie mamy pieniędzy. Jak my teraz wrócimy? No jak to jak? Musimy zadzwonić do Diany. Jana, ona nie odbiera. No to dziewczyny, musimy poczekać, aż od nas odbierze. Dima, możesz mnie zawieźć do mojego domu, czy nie? Diana, przemyśl to. Dima jest fajnym facetem, do tego ma fajne auto i jest futbolistą. Lepszy niż Smajlik. Czy Smajlik nie ma takiego samego samochodu? Nie, on ma inny. Ja mam 6-3, a on ma jakiś stary wiadro. Dziękuję, Dima, że zawiozłeś mnie do domu. Popełniłam ogromny błąd, wsiadając do samochodu i nie patrząc na kierowcę. Dima, nienawidzę cię. Gdzie mam teraz szukać cheerleaderek? Ja przez ciebie opuściłam trening. To co robimy, Kev? Dima, nie widzisz, to nie zadziałało. Co ze Smajlikiem? To nie był mój pomysł, teraz sam załatwię ze Smajlikiem. Kev, zostawmy auto i uciekajmy. Uciekamy, uciekamy, to wstyd przecież. Kev, biegniemy na nogach. A niech to, naładuję telefon i zadzwonię do Smajlika. Dima jest taki dziwny, zostawił to samochód i uciekł. Diana, Diana! Dziewczyny? Diana,
Gdzie ty byłaś? Dzwonimy do ciebie, a ty nie odbierasz. Obiecałaś, że nas odbierzesz, a tego nie zrobiłaś. Gdzie jest Smajlik? Dziewczyny, wchodźcie, opowiem wam coś. Dziewczyny, czekałam na Smajlika niedaleko kawiarni i potem podjechał samochód i wiecie co? Wsiadłam do tego samochodu. A wiecie, kto był tam kierowcą? Kto? Dima. O rety, Dima? W tym czarnym samochodzie? Tak, Jana, w czarnym samochodzie, nic nie rozumiem. Diana, sądzę, że Dima chciał cię poderwać. Chciał cię porwać na zawsze. No nie wiem, dziewczyny, ale niczego nie dostanie. Naładuję telefon i zadzwonię do Smajlika. A co za naszym treningiem? Dziewczyny, treningu nikt nie odwołał. Poćwiczymy dzisiaj w domu. Zaraz zadzwonię do Smajlika i dowiem się, dlaczego Dima prowadził ten samochód. Zostawcie lajki i subskrybujcie mój kanał. Pa, pa! A niech to!